Cześć, witam was bardzo serdecznie na prezentacji pod tytułem Reactive Web Services, czyli porozmawiamy sobie o strasznym buzzwordzie, chyba buzzword na miarę mikroserwisów w 2017 roku. Postaramy się go troszkę odczarować. Mam nadzieję, że zobaczymy po prostu, że pod spodem są rzeczy, które mogą nam się rzeczywiście przydać w naszych serwisach, a niekoniecznie sam ten aspekt modowy, czyli że musimy być reactive, bo mamy rok 2017. Ja nazywam się Kamil Szymański, na co dzień pracuję w Pragmatic Coders, jest to krakowski software house. W Pragmatic Coders ja zajmuję się rozwojem platformy inwestycyjnej D2C na rynek brytyjski, a w międzyczasie buduję zespół deweloperski w Warszawie. Po godzinach współpracuję również z OSEC-iem, gdzie w ramach tej współpracy pomagam organizacjom usprawniać procesy wytwarzania oprogramowania oraz dostarczać rozwiązania wyższej jakości. I jak się pewnie domyślacie po tytule, będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnych aspektach związanych z serwisami reaktywnymi. Może niekoniecznie z web serwisami, tutaj ta warstwa webowa posłuży nam po prostu za dobry podkład do wyjaśnienia pewnych aspektów związanych z reaktywnymi serwisami. I przejdźmy może od razu do kodu. Ja mam dzisiaj kilka prostych, aczkolwiek mam nadzieję, że bardzo obrazowych przykładów. Te przykłady będę iteracyjnie rozwijał, także jeżeli pojawią się jakieś pytania, mam nadzieję, że będę w stanie na nie odpowiedzieć kolejnymi iteracjami tych przykładów. Jeżeli te odpowiedzi się nie pojawią, to chciałbym was prosić, żebyście się wstrzymali z tymi pytaniami do końca prezentacji. I może zacznijmy. Zacznijmy od bardzo prostej aplikacji, schabowy klasik, czyli po prostu Spring Boot. Na tym Spring Boocie mamy jakiś kontroler oparty o Spring MVC. Generalnie nic szałowego. I co tutaj się dzieje? Obsługujemy pojedynczy... Mamy endpoint, który obsługujemy żądania HTTP GET. W ramach tego HTTP GET my mamy jakieś I.O. Symulujemy tutaj jednosekundowym slipem, natomiast przyjmijmy, że pod spodem dzieje się jakieś zapytanie do bazy danych, odpytanie serwisu trzeciego, wyciągamy dane z jakiegoś pliku i załóżmy, że zawsze to I.O. trwa u nas jedną sekundę, tylko po to, żeby pewne obliczenia sobie uprościć. Czyli nie mamy tutaj żadnych optymalizacji, cache, nie pomaga nam system operacyjny, nie ma żadnej wariancji, zawsze jest to jedna sekunda, po tej jednej sekundzie z tego I.O. zostanie zwrócona nam jakaś wartość i my zwracamy to do klienta. I w przypadku tak prostej implementacji, to ja mam do was takie pytanie na rozgrzewkę, jaką będziemy mieli latencję na tym endpoincie? Czyli ile klient będzie musiał czekać na odpowiedź? Dokładnie, co najmniej sekundę i tutaj to co najmniej jest jak najbardziej na miejscu. Aha, nie odpaliliśmy serwisu. Poczekajmy, tylko niech się podniesie. Za pierwszym razem oczywiście nasz JVM musi się rozgrzać, więc ten wynik nie będzie jakiś fantastyczny. Natomiast później rzeczywiście będziemy bardzo blisko tej sekundy, no bo wiadomo, samą sekundę to wisimy na tym I.O. I teraz mam kolejne pytanie do was. Co się stanie w momencie, kiedy my nie będziemy jedynym klientem tego serwisu? Czyli oprócz nas jeszcze czterech klientów spróbuje się równocześnie z nami do niego połączyć. Jaką wtedy latencję jesteśmy w stanie my osiągnąć jako klient? Być może trochę dłużej, natomiast rzeczywiście ja bym powiedział, że to będzie około jednej sekundy. Czyli jeżeli byśmy mieli zmierzyć, ile transakcji na sekundę jesteśmy w stanie obsługiwać, no to ja bym powiedział, że powinniśmy być w stanie obsłużyć około 5 transakcji na sekundę, 5 TPS-ów. Natomiast nie zgadujmy tego, zmierzmy to. Żeby to zmierzyć, odpalimy sobie Siege, czyli takie proste narzędzie do benchmarków. Odpalimy sobie Siege'a w trybie benchmarkowym. Dla 5 klientów, dla każdego z tych klientów wykonamy 5 powtórzeń i zobaczymy, ile TPS-ów jesteśmy w stanie wyciągnąć na naszym serwisie.
Jak widzimy, odpowiedzi tutaj zajmują nam około sekundy i jesteśmy w stanie zbliżyć się do tego teoretycznego maksimum, czyli 5 TPS-ów. I kolejne pytanie, które chciałbym wam zadać, to ile TPS-ów jesteśmy w stanie wyciągnąć w tej implementacji, którą mamy, jeżeli tych klientów nie będzie 5, tylko będzie 15. 15 TPS-ów powinniśmy osiągnąć. Więc zobaczmy, czy tak się dzieje. No i niestety troszkę nam rosną czasy odpowiedzi, więc wynik na pewno będzie znacznie gorszy. No i osiągamy jakieś 7,5 TPS-a. I teraz czemu tak się dzieje? Co tutaj może być wąskim gardłem? Czy macie jakieś sugestie, co tu mogłoby być problemem? Ilość wątków. Dokładnie, zupełnie przypadkiem składa się tak, że mamy ograniczoną ilość wątków obsługujących nasze żądania. Ustawiliśmy na tą kacie liczbę tych wątków na 8 maksymalnie, żeby zobaczyć, że rzeczywiście jest to wąskie gardło naszej aplikacji, to zrestartujmy ją, wyłączając tą konfigurację. Puśćmy jeszcze raz ten nasz benchmark. To są bardzo proste benchmarki, więc one nie rozgrzewają JVM-a, więc te liczby traktujmy poglądowo, natomiast zbliżamy się rzeczywiście do 15 TPS-ów. OK, natomiast w jakimś celu my ustawiliśmy te 8 wątków akceptujących żądania na Tomcacie. Więc mam do was pytanie, w jaki sposób moglibyśmy osiągnąć te 15 TPS-ów, jednocześnie zachowując 8 wątków przetwarzających żądania klientów na Tomcacie. Dokładnie, jesteśmy w stanie to nasze I.O. czy jakąś logikę biznesową wynieść do jakiegoś innego wątka, więc spróbujmy to zrobić. Teraz mam do was pytanie. Po pierwsze, czy ten kod zadziała? Zadziała? Nie zadziała? Nie wiecie? Więc sprawdźmy i zobaczmy, ile TPS-ów będziemy w stanie osiągnąć na takiej implementacji. Czyli jeszcze raz odpalmy sobie nasz benchmark. Pod spodem cały czas mamy te 8 wątków przetwarzających żądania klienta na Tomcacie, natomiast byliśmy w stanie wyciągnąć te 15 TPS-ów. I jak to się dzieje? Tutaj oczywiście nie ma żadnej nowoczesnej, seksownej technologii pod spodem. Tutaj mamy starą, dobrą specyfikację serwletów w wersji 3.1, czyli lata świetlne temu. Mianowicie mamy tutaj asynchroniczne przetwarzanie żądań klienta. Oczywiście mało kto robi to na czystych serwletach, bo tam się trzeba trochę naadnotować, trochę własnego kodu napisać, więc mamy abstrakcję wyższego poziomu. Jedną z nich jest właśnie Spring MVC, który od wersji bodajże 3.2, czyli znowu lata świetlne temu, obsługuje to w taki sposób, że jeżeli zwracamy callable z naszego serwisu, to on pod spodem opakuje go, przetworzy asynchronicznie i przetworzy go w osobnym wątku. I to w pewien sposób rozwiązuje nasz problem, natomiast nie rozwiązuje go do końca, ponieważ z tą implementacją związany jest jeden problem. Mianowicie my nie kontrolujemy tego, ile tych wątków zostanie uruchomionych. To są wątki zarządzane przez Springa, więc nie mamy nad tym zupełnie żadnej kontroli. Czy możemy tą kontrolę jakoś osiągnąć? Oczywiście możemy. Ja nie będę tego implementował, pokażę wam gotową implementację. To jest implementacja oparta o Completable Future. Ona zwraca Deferred Result Set, czyli znowu springowy typ danych, który pod spodem też wykona asynchroniczne przetwarzanie. I tutaj, jak widzimy, jesteśmy w stanie kontrolować to, ile wątków zostanie utworzonych, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te wątki będą reużywane, czy dla każdego połączenia będziemy tworzyć nowy wątek, a stary po zakończeniu przetwarzania będziemy po prostu nie będzie reużywany. Natomiast problem tutaj zaczyna się robić zupełnie inny. W tym momencie kod, który zawiera naszą logikę biznesową,
O, aczkolwiek w kontrolerach nie powinniśmy mieć logiki, czyli tam naszą delegację do serwisów, prostą walidację, nagle ten kod zaczyna stanowić drobny ułamek tego kodu, który my musieliśmy tutaj dodać. Pojawia się bardzo dużo szumu implementacyjnego. Większość kodu tutaj związana jest z jakimiś technicznymi szczegółami, a nie z implementacją tej funkcjonalności. I teraz, czy można to zrobić w jakiś lepszy sposób? Oczywiście, że można. Zobaczmy, w jaki sposób może to wyglądać w przypadku reaktywnej aplikacji. Ja sobie pozwolę skopiować kawałek kodu i przerobić go na taką reaktywną modłę. Czyli zamiast to callable będziemy zwracać reaktywny typ danych. Będziemy zwracać mono. Ja pod spodem korzystam z Project Reactor, czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik RxJavy z Pivotala, czyli od gości, którzy rozwijają Springa. I to mono oznacza po prostu jakiś, znowu w dużym uproszczeniu, wrapper, który mówi, że pod spodem będzie albo pojedyncza wartość, albo będzie sygnał, że takiej wartości nie ma. Zwróćmy więc sobie to mono. Zasymulujmy również tego jednosekundowego slipa. Uruchommy naszą aplikację. I zobaczmy, ile TPS-ów jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć. No i jak widzimy, jesteśmy w stanie zbliżyć się do tych 15 TPS-ów, natomiast byliśmy w stanie to zrobić ze względu na to, że my tego slipa symulujemy, my nie blokujemy tutaj wątka przetwarzania zdarzeń. Jeżeli my byśmy robili tutaj jakieś I/O, to w tym wypadku to nie zadziała, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy, że chcemy to wykonywać gdzieś w jakimś osobnym wątku. Tak naprawdę my wykonujemy to wszystko w wątku producenta tych elementów, czyli w tym samym wątku, w którym publikujemy tą wartość. Więc w jaki sposób możemy to zrobić? Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, mianowicie mówiąc, na jakim schedulerze ma zostać obsłużone to żądanie. Większość takich reaktywnych implementacji dostarcza jakieś gotowe pule połączeń, do których możemy te żądania przekierować. Mamy na przykład pulę połączeń parallel, która domyślnie ma rozmiar taki, ile mamy procesorów dostępnych na naszej maszynie. Mamy pulę wątków elastyczne, dedykowane głównie do jakiegoś I/O, które polegają na tym, że dla każdego nowego żądania będzie tworzony nowy wątek, gdzie po prostu to I/O będzie uruchamiane. W momencie, kiedy się skończy, zostaniemy o tym powiadomieni. Jeżeli potrzebujemy więcej kontroli, to możemy stworzyć sobie takiego schedulera na podstawie executor service, czyli rzeczy, które dobrze znamy z Javy bodajże 1.5. I teraz to, co pokazuje nam ten przykład, to w jaki sposób łatwo odzyskać kontrolę nad tym, w jaki sposób asynchronicznie przetwarzać nasze żądania. Jeżeli chodzi o te 15 TPS-ów, które osiągnęliśmy, to było łatwe do osiągnięcia, ponieważ my tutaj większość czasu spędzaliśmy na I/O. Jeżeli my byśmy tutaj wykonywali jakieś obliczenia intensywne na procesorze, to te wyniki nie byłyby tak dobre. Natomiast dla samego I/O wydaje mi się, że jest to super rozwiązanie. Natomiast samo to podejście reaktywne, jak mówiłem, to jest straszny buzzword i jeżeli to jest aż tak duży buzzword, to prawdopodobnie kryje się za nim coś więcej niż nowe, fajne API i możliwość łatwiejszego kontrolowania asynchronicznych egzekucji, nieco bezpieczniejsze podejście do tego. Więc zobaczmy, co jeszcze takie reaktywne podejście może nam dawać. Hmm.
I do tego uruchomimy sobie jeszcze jedną aplikację. Uruchomimy sobie znowu bardzo prostą aplikację. Ta aplikacja znowu będzie odpowiadała na pojedynczy, będzie definiowała pojedynczy endpoint. Tym razem zamiast pojedynczego wyniku będziemy zwracali tak zwanego fluxa, czyli strukturę danych, która mówi, że pod spodem może być dowolna liczba wyników. Czyli możemy zwrócić 0 dokumentów, 1, 5, 50, 500, nieskończenie wiele, czyli powiedzmy, że jakiś strumień dokumentów. I to, co my tutaj robimy, to co sekundę publikujemy jakiś dokument i mówimy, że tych dokumentów będzie dokładnie 9. I co ja chcę pokazać tym przykładem? Tym przykładem chcę pokazać, w jaki sposób możemy takim podejściem zoptymalizować wykorzystanie pamięci w naszych aplikacjach. Więc żeby może to pokazać, mamy już uruchomioną aplikację. Ja wykonam request do tego serwisu. Wykonałem request, no i nie dzieje się tutaj nic, jak na razie. Czyli słabo. A jednak nie. Po jakimś czasie pojawiła się odpowiedź. Tak naprawdę pojawiła się ona po 9 sekundach, ponieważ publikowaliśmy 9 dokumentów, co sekundę publikowaliśmy nowy. I teraz, co za sobą niesie taka implementacja, którą przed chwilą zobaczyliśmy? Jeżeli to są bardzo lekkie dokumenty, jest ich niewiele, no to tragedii nie ma jakiejś strasznej. Natomiast jeżeli tych dokumentów mamy bardzo dużo, jeżeli to są ciężkie dokumenty, no to tutaj już zaczynają się robić problemy. Pierwszy problem może być taki, że po to, żeby serializować wszystkie te dokumenty, no to producent musi wszystkie je załadować do pamięci, tylko po to, żeby je serializować. Czyli mamy już pierwszy problem z tym, że może nam out of memory error polecieć po stronie producenta. Jeżeli mamy producenta, który ma wystarczająco pamięci, no to dochodzimy do konsumenta. Tutaj znowu konsument dostanie taką odpowiedź, musi ją w jakiś sposób przetworzyć, czyli ładuje wszystko do pamięci, deserializuje, no i jeżeli nie mamy wystarczająco pamięci, no to out of memory error. Dodatkowo przez 9 sekund musieliśmy czekać na pierwszy dokument, który już po pierwszej sekundzie był dostępny. Czyli time to first document wynosi 9 sekund. Tyle czasu, ile zajmuje nam serializowanie całej naszej odpowiedzi. Czy można to zrobić w jakiś lepszy sposób? Oczywiście, że można. Tutaj musimy w inny sposób serializować tą naszą odpowiedź. No i jeżeli chodzi o tą serializację, to tutaj nie będziemy mieli do czynienia z jakąś dodatkową biblioteką, nie będzie to Reactive JSON, Reactive JSON czy cokolwiek innego. Możemy skorzystać ze starego, dobrego JSONa, Jacksona, po prostu w inny sposób będziemy serializować nasze dane. Tak naprawdę zajmie się tym za nas implementacja, z której korzystamy i o tym powiem za chwilę, co ja wykorzystuję pod spodem. Ja zmienię tutaj tylko jedną rzecz. Powiem, że będziemy publikowali nieco inny MediType odpowiedzi, czyli zamiast JSON-a, zamiast tej wielkiej serializowanej listy dokumentów, będziemy produkowali strumień takich JSON-ów. Zrestartuję serwis i pokażę wam, w jaki sposób wygląda w tym momencie obsługa takiego żądania. Jak widzicie, już po pierwszej sekundzie pojawia nam się pierwszy dokument, po drugiej drugi, trzeci, czyli nie musimy czekać tych 9 sekund, żeby pierwszy dokument być w stanie przetworzyć. Dodatkowo, producent nie musi wszystkich tych dokumentów naraz zapakować do pamięci, czyli pozbywamy się problemu out of memory error po stronie producenta, mamy dużo lepszy time to first document i po stronie konsumenta również prawdopodobnie pozbywamy się tego problemu out of memory error. Pozbywamy się go w momencie, gdy konsument jest w stanie nadążyć za tym, jak szybko producent publikuje te elementy. I o tej kwestii nadążania za producentem porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Ja na ten czas powiem wam tylko, co ja tutaj wykorzystuję pod spodem, ponieważ to nie zadziała wam w aplikacjach, które macie w chwili obecnej na produkcji. To wygląda jak stare, dobre, klasyczne Spring MVC, natomiast pod spodem mamy nieco inny stos aplikacyjny.
Mamy tutaj pod spodem Spring Boota w wersji 2.0, bodajże milestone drugi. Nad tym jest Spring Framework 5.0 w wersji Release Candidate 2, czyli rzeczy, które jeszcze nie są gotowe na produkcję. Natomiast wydania GA będą dostępne w nadchodzących miesiącach. I to, z czego my korzystamy pod spodem, to jest Webflux, czyli taki reaktywny komponent HTTP, który będzie częścią składową właśnie Spring Framework w wersji 5.0. Ten Webflux nie implementuje specyfikacji serwletów, czyli pod spodem nie musimy tego uruchamiać na Tomcatie. Tak naprawdę uruchamiamy to na zorientowanym na zdarzenia serwerze HTTP, czyli domyślnie na NetTeam. Niesie to ze sobą pewne konsekwencje, mianowicie nie będziemy już w stanie tak łatwo i bezboleśnie zmigrować się z opartych o serwlety endpointów na endpointy takie reaktywne. Jest to związane z tym, że w przypadku serwletów wszystkie nasze żądania były obsługiwane, jeżeli nie zrobiliśmy tego w sposób asynchroniczny, przez konkretny wątek, czyli wątek był związany z przetwarzaniem klienta, żądania klienta. W tym momencie w NetTeam mamy tak zwane event loopy, czyli wątki przetwarzania zdarzeń. Tych wątków domyślnie jest tyle, ile mamy procesorów dostępnych na naszej maszynie. Więc jeżeli zrobimy coś tak nieodpowiedzialnego, jak zablokowanie się na... wątku przetwarzania zdarzeń, to wydajność naszej aplikacji po prostu, nasza aplikacja klęknie i to straszliwie. Puśćmy sobie jeszcze raz ten nasz prosty benchmark. Prosty benchmark dla 15 klientów. Jak pamiętamy, w przypadku implementacji opartej o podejście serwletowe, czyli klasyczne Spring MVC, osiągnęliśmy 15. TPS-ów, jeżeli chodzi o podejście reaktywne poprawnie zaimplementowane, również osiągnęliśmy 15 TPS-ów. Natomiast jeżeli zrobimy coś tak nieodpowiedzialnego, jak zablokowanie się na event loopie, czyli na tym wątku przetwarzającym zdarzenia, no to wydajność drastycznie nam spada. Dlatego też przy migracji na Webfluxa będziemy musieli bardzo uważać. Zobaczmy, jaki wynik jesteśmy w stanie osiągnąć. To jest słaby laptop, on ma tylko 4 procesory, więc jak widzicie, jesteśmy w stanie zbliżyć się tylko do 4 TPS-ów. No i mówiliśmy sobie o tym, że nasz konsument pozbywa się problemu out of memory error w momencie, kiedy nadąża za tempem, w jakim producent produkuje nam kolejne dokumenty. I to związane jest z kolejnym buzzwordem związanym z implementacjami reaktywnymi, czyli z backpressure. W bardzo dużym uproszczeniu backpressure to jest mechanizm, który pozwala konsumentowi, czyli serwisowi downstreamowemu, powiedzieć producentowi, że za szybko publikujesz mi jakieś dane, ja nie nadążam z ich przetwarzaniem. Zajmij się tym. Strategii obsługi takiego backpressure jest wiele. Możemy powiedzieć producentowi, żeby buforował po swojej stronie te dane, czyli znowu przerzucamy to out of memory error na producenta. Możemy powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani tylko ostatnim nieprzetworzonym dokumentem. Możemy powiedzieć, że wszystkie w ogóle może producent dropować. Strategii jest kilka, natomiast ja nie chciałbym mówić o strategiach, chciałbym wam pokazać, jak to backpressure działa. I do tego mam również przykład. Tym razem będzie to bardzo prosta aplikacja standalone. Ona będzie wyciągała z repozytorium jakieś dokumenty, a później będzie te dokumenty przetwarzała. Dokumentów mamy 9 dokładnie. I przetwarzanie takich dokumentów polega na tym, że
Mówimy, że rozpoczynamy przetwarzanie takiego dokumentu na poziomie logowania warn, czyli idę pokoloruję tu na żółto, później przez 3 sekundy symulujemy jakąś pracę i po 3 sekundach na poziomie logowania info powiemy, że praca została zakończona. Tylko dlatego, żeby ładnie to było widać w logach, to będzie pokolorowane na biało. Z naszego repozytorium znowu zwracamy reaktywny typ danych, zwracamy fluxa, czyli tak jak już wspominaliśmy, typ, który mówi, że pod spodem może być dowolna liczba elementów. I zobaczmy, w jaki sposób taka aplikacja może działać. To, co jest istotne, to, że my to wszystko wykonujemy w ramach pojedynczego wątku. Wykonujemy to w ramach wątku producenta, więc jak widzicie, wszystko dzieje się w wątku main. I tak jak wspominałem, rozpoczynamy procesowanie jakiegoś dokumentu po 3 sekundach, kończymy procesowanie, zabieramy się za procesowanie kolejnego dokumentu. I gdzie w tym wszystkim jest backpressure? To backpressure musi obsługiwać zarówno konsument, jak i producent i musimy mieć pomiędzy nimi jakiś protokół komunikacji. Mamy repozytorium, który zwraca nam fluxa, czyli taki reaktywny typ danych. Flux domyślnie obsługuje backpressure. Subskrybujemy się na dokumenty, które pojawią się w tym fluxie, czyli znowu po stronie konsumenta obsługujemy to backpressure. Mamy protokół, po którym rozmawiamy. Zobaczmy, jakie to niesie za sobą konsekwencje. I w tym celu ja odpalę debugger, postawię sobie 2 breakpointy, jeden na momencie wyciągnięcia danych z repozytorium, drugi w momencie przetwarzania konkretnego dokumentu. Odpalmy debugger. W ramach debuggera odpalmy sobie memory view i zobaczmy, co dzieje się pod spodem. Ja, tak jak mówiłem, w ramach pojedynczego wątku przetwarzam te dokumenty, przetwarzam je w tym samym wątku, co je produkuję, więc nie chciałbym całego dataseta ładować naraz do pamięci. Nasz dataset składa się z 9 dokumentów, załóżmy, że to są bardzo ciężkie dokumenty. Przejdźmy więc do kolejnego breakpointu i zobaczmy, co się pojawiło w naszej pamięci. I jak widzimy, w pamięci pojawiło się 9 dokumentów, czyli załadowaliśmy wszystkie dokumenty do pamięci. Jeżeli te dokumenty są ciężkie, no to niestety out of memory error. Zobaczmy zatem, jak wygląda implementacja tego repozytorium. Ta implementacja oparta jest o JPA. Na podstawie Entity Managera tworzymy sobie query, z tego query pobieramy result set i na podstawie tego result setu tworzymy sobie fluxa, czyli ten reaktywny typ danych opakowuje nam result set. Problem jest taki, że my te dane ładujemy do pamięci w momencie utworzenia result seta. To nie będzie takie pobieranie, gdzie my będziemy w stanie powiedzieć JPA, że daj mi tylko pierwszy dokument, daj mi drugi, bo jestem gotowy na jego przetworzenie, ponieważ my te dane wszystkie naraz ładujemy do pamięci. Więc w jaki sposób moglibyśmy to zoptymalizować? Nie chcemy tego ładować naraz, czyli prawdopodobnie chodzi nam o coś takiego jak na przykład strumień tych danych. Więc otwórzmy sobie strumień. I stwórzmy fluxa ze strumienia, a nie z result seta. Ja was na sekundę przeproszę tylko. Chciałbym, żebyście w tym momencie powiedzieli mi, czy teraz do pamięci będziemy ładować znowu pełny dataset, czy będziemy w stanie ładować te dokumenty jakoś batchowo, pojedynczo. Co waszym zdaniem stanie się w przypadku otworzenia strumienia?
9 dokumentów pojedynczo albo jakimiś batchami. OK, więc zobaczmy. Przejdźmy jeszcze raz do drugiego breakpointa. No i niestety mamy tutaj 9 dokumentów załadowanych do pamięci. Czemu tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ my tutaj nie otwieramy sobie strumienia do bazy danych. To, co my tu robimy, to ładujemy wszystko do pamięci i dopiero na tej załadowanej kolekcji my otwieramy sobie strumień. Czyli nie ma szansy na optymalizację tego. I dzieje się tak, ponieważ specyfikacja JPA w wersji 2.1 została wydana przed Java 8, czyli nie wie zupełnie nic o streamach javowych. I czy jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić? Jak się pewnie domyślacie, jesteśmy w stanie to zrobić. Wystarczy, że skorzystamy z nieco innej implementacji. Nie musimy się tutaj ograniczać do specyfikacji JPA. Możemy skorzystać z Hibernate'a. Ja za chwilę pokażę wam, jak ta implementacja wygląda pod spodem. Natomiast to, co jest istotne, to to, jak my będziemy ładować tutaj dane do pamięci. Zobaczmy, co mamy na hipie. Jak widzicie, załadowaliśmy tylko jeden dokument, nie całą kolekcję naszych dokumentów. W momencie, kiedy przejdziemy dalej, czyli po 3 sekundach dojdziemy do kolejnego przetwarzania, na hipie powinniśmy mieć dwa dokumenty. W przypadku przetwarzania trzeciego dokumentu powinniśmy mieć na hipie tych dokumentów 3. W pewnym momencie oczywiście okaże się, że za dużo hipa zajmujemy, wskoczy garbage collector i będzie w stanie przetworzone już dokumenty odśmiecić. To, co jest istotne, to to, że my w jednej chwili czasu musimy trzymać w pamięci tylko pojedynczy dokument. Nie musimy całego dataseta korzystać. I teraz jak wygląda implementacja? Tak? OK, więc do tego dojdziemy za sekundę. Pokażę wam, jak wygląda implementacja, z której skorzystaliśmy. Mamy tutaj pod spodem znowu Entity Managera, natomiast to już nie jest specyfikacja JPA czysta. My sobie tutaj odpakowujemy implementację Entity Managera wykonaną przez Hibernate'a. I Hibernate, ponieważ nie musi się ograniczać do specyfikacji JPA, może ją rozszerzać, to Hibernate korzysta już z Java 8, tutaj otwiera jakiś strumień, następnie my tworzymy fluxa z tego strumienia i co jest bardzo istotne, musimy pamiętać, że w momencie, kiedy zakończymy przetwarzanie takiego datasetu, to zamykamy strumień po to, żeby nie ciekła nam pamięć, nie ciekły nam połączenia, tego typu rzeczy, żeby się nie działy. I zanim odpowiem na twoje pytanie, to uruchomię już może bez debugera tą aplikację raz jeszcze, po to, żebyśmy spojrzeli na logi. Tak się składa znowu zupełnie przypadkiem, że logujemy wszystkie akcje wykonane przez Hibernate'a. Jak widzimy, rozpoczęcie tego przetwarzania zaczynamy od zapytania do bazy danych, gdzie wyciągamy nasze dokumenty i tak naprawdę to jest ostatnie zapytanie, które my wykonujemy do bazy danych. Dalej nie ma już żadnego Hibernate'a. Jak to się dzieje pod spodem? No oczywiście my tutaj trzymamy połączenie, po stronie bazy danych może być otwarty jakiś kursor, z którego my pobieramy te dane. Implementacji możliwych jest kilka, wszystkie będą specyficzne dla konkretnej bazy danych. Natomiast najistotniejsza rzecz jest taka, że my naraz nie musimy tego wszystkiego ładować do siebie do pamięci. I jeżeli chcielibyśmy sobie sterować tym,
jak pobierane są te dane do pamięci, czyli czy maksymalnie będziemy ładować pojedynczą encję, czy będziemy ładować maksymalnie 5 encji, to jak najbardziej jesteśmy w stanie to robić, korzystając z opcji fetch size, czyli mówiąc, ile maksymalnie my będziemy do pamięci ładować. Czy jeżeli byśmy chcieli zrównoleglić to obliczenia, możemy powiedzieć, żeby naraz było to ładowane w pięcioelementowych batchach. Oczywiście programowanie reaktywne ma do tego lepsze operatory, więc nie powinniśmy tego robić po stronie implementacji repozytorium, szczególnie, że tutaj autorytatywnie powiedzieliśmy, że to będzie pięcioelementowy batch, a ja na pewno nie chciałbym tego robić w ten sposób. Czyli nie chciałbym, żeby te szczegóły implementacyjne ciekły mi do API. To by było koszmarne rozwiązanie. Mamy jeszcze 9 minut, więc zdążę wam pokazać, w jaki sposób mogłoby to wyglądać w momencie, gdybyśmy chcieli to zaimplementować w oparciu o czyste JDBC. To jest implementacja, którą ja zrobiłem w 5 minut. Na pewno ma jakieś bugi. Wydaje mi się, że w niektórych miejscach nie obsługuje poprawnie jakichś wyjątków. To jest implementacja wyłącznie do celów dydaktycznych, po to, żebyśmy mogli zejść nieco niżej i pozbyć się tej warstwy abstrakcji w postaci Hibernate'a, żeby zrozumieć, co tam się dzieje pod spodem. I to, co dzieje się w takim repozytorium opartym o JDBC pod spodem, to my wyciągamy sobie połączenie z naszego data source'a, ustawiamy autocommit na false po to, żeby właśnie być w stanie otworzyć sobie kursor i z niego korzystać. Następnie tworzymy result set, gdzie ten result set my opakowujemy w jakiś iterator. I implementacja takiego iteratora nie powinna być zbyt skomplikowana, mianowicie jeżeli chcemy sprawdzić, czy w tym result secie mamy dostępny jakiś kolejny element, to po prostu pytamy, czy on istnieje. Jeżeli tak, zwracamy true. Jeżeli nie istnieje, zamykamy połączenie i zwracamy false. Jeżeli chcemy wyciągnąć jakiś element, to po prostu na podstawie danego wiersza w result secie opakowujemy go konwertujemy go na nasz obiekt domenowy. I czy do tego, co do tej pory udało mi się wam pokazać, macie jakieś pytania? Dobra, jeżeli nie ma pytań, to postaram wam się pokazać coś jeszcze. To, co my robimy w tym momencie, to przetwarzamy te dokumenty w tym samym wątku, w którym je produkujemy. Ja może zmienię tylko implementację sobie na... Konsumujemy wszystkie elementy w tym samym wątku, w którym je produkujemy, czyli tutaj nie ma szans na jakieś zrównoleglenie tych operacji. Spróbujmy więc to wykonać. Ja może, żeby to zrobić, to wydzielę sobie to wszystko do nowej klasy. Do klasy subskrybenta zaimplementujemy sobie subskrybenta, czyli znowu opakujemy to sobie w mono. Dla każdego elementu powiemy, że rozpoczynamy przetwarzanie. Następnie zasymulujemy tą 3-sekundową pracę. I
Żeby się zrównoleglić, powiemy, w jaki sposób chcemy przetwarzać te dokumenty, czyli powiemy, gdzie ma być wykonywana subskrypcja. Tutaj znowu musimy skorzystać z jakiegoś schedulera. Uruchommy jeszcze raz naszą implementację. Ale się troszkę przeziębiłem. I w jaki sposób wygląda ten nasz protokół backpressure? W tym momencie widzimy, że ponieważ się zrównoleglamy, to my poprosiliśmy najpierw o wszystkie dokumenty, procesujemy wszystkie dokumenty, po 3 sekundach mamy je wszystkie przetworzone. Więc to, co my robimy, to prosimy o wszystkie dane naszego producenta. I w jaki sposób to się dzieje? Dzieje się to, ponieważ... My w ramach naszego subskrybenta mówimy, że chcemy się zasubskrybować na wszystkie dane, które on posiada, czyli wykonujemy tak zwany unbounded request, mówimy producentowi, daj mi wszystko, co ty masz. Czy w momencie, kiedy my nie wykonamy takiego requestu, gdzie powiemy daj mi wszystko, tylko będziemy się w momencie subskrypcji odpytywać o pojedynczy element, to czy sytuacja się poprawi? Zobaczmy. Poprośmy o pojedynczy element. Jeszcze raz uruchommy naszą implementację. I tutaj dostajemy pojedynczy element. Po 3 sekundach ten element zostaje przeprocesowany. No i nie dzieje się dalej zupełnie nic. Nie dzieje się tutaj zupełnie nic, ponieważ my nie poprosiliśmy o kolejne elementy, a to jest coś, co my powinniśmy już zrobić po swojej stronie. Czyli mianowicie po przetworzeniu pojedynczego elementu powinniśmy odpytać o kolejny. Wcześniej nie musieliśmy tego robić, ponieważ w pierwszym kroku mówiliśmy producentowi, żeby dał nam wszystkie dane. W tym momencie, skoro prosimy tylko o pojedynczy element, to musimy po przetworzeniu każdego z tych elementów powiedzieć, że chcemy dostać kolejny. I teraz do takiej kontroli, ile elementów my naraz chcemy przetwarzać, mamy bardzo fajne operatory. I to jest rzecz, z której my powinniśmy korzystać. Natomiast do celów dydaktycznych znowu mogę wam pokazać implementację, która pozwala nam symulować to, w jak dużych batchach chcemy przetwarzyć te elementy. Taka implementacja dla dwuelementowych batchy wygląda w ten sposób, że w momencie subskrypcji prosimy o 2 elementy i później po przetworzeniu co drugiego elementu my dociągamy sobie kolejne 2 elementy. Czyli tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie sami sterować tym, w jaki sposób te elementy będą przetwarzane, natomiast z takich rozwiązań korzystajmy wyłącznie do poznania tego, jak pod spodem działa programowanie reaktywne. W produkcyjnych zastosowaniach korzystajmy z operatorów, które dostarczają nam reaktywne implementacje, takie jak chociażby RxJava czy Project Reactor. I na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą prezentację, bo widzę, że już chyba nawet upłynął nam czas. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem w kuluarach. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to, co wam pokazałem... że to, co wam pokazałem, przyda wam się w niedługim czasie, ponieważ tak jak mówiłem, to jeszcze nie są rozwiązania gotowe na produkcję, to są wersje milestone, release candidate. Jeżeli jesteście na jakimś innym stosie, to bardzo często takie implementacje już istnieją, chociażby Ratpack dla Java Groovy'ego, chłopaki z Lightband, czyli dawnego TypeSafe'a mają coś na stos Java.
Scala jest Vertex, który obsługuje bardzo wiele platform. Okej, dzięki.